Witam, ja nazywam się Jacek Rokosz. Jestem znany z tego, że prowadzę od wielu lat cykl Najgorsze filmy świata. A teraz, w tych trudnych, dziwnych czasach, zostałem poproszony przez moich przyjaciół z Silesia Film, żeby opowiedzieć Wam o jakimś filmie, który moglibyście zobaczyć w domu podczas tej przymusowej kwarantanny i byłby on dostępny w public domain i zupełnie legalnie można by go zobaczyć. Oczywiście ja nie będę polecał Wam jakiegoś filmu, który jest tylko klasykiem, ale chciałbym, żebyście zobaczyli film, który jest gdzieś spuli tych z moich zainteresowań. Nie będzie to najgorszy film, który chcę Wam polecić, bo aż takim wielkim sadystą nie jestem, ale na pewno chciałbym Wam polecić film, który bez wątpienia można nazwać kinem klasy B. Mówię tutaj o pierwszej wersji adaptacji prozy wielkiego Richarda Mathesona, który napisał wiele ciekawych książek i scenariuszy. Tutaj będzie mowa o książce, o opowiadaniu jego Jestem legendą. Pewnie znacie lepszą i nowszą wersję ekranizacji. Mam tu na myśli film I Am a Legend z Willem Smithem. I am a survivor living in New York City. I will be at the South Street Seaport every day at midday. When the sun is highest in the sky. Dla tych bardziej wnikliwych może będziemy schodzić coraz niżej, tu ostrzegam. Dla tych bardziej wnikliwych może będzie znana również druga adaptacja tej prozy, czyli Omega Man, film w stylu funky z Charltonem Hestonem. Ja natomiast chciałem Wam opowiedzieć o filmie z roku 1964 pod tytułem The Last Man on Earth, czyli Ostatni Człowiek na Ziemi, w którym występuje wielki i niezapomniany Vincent Price. To jest pierwsza ekranizacja filmowa prozy Richarda Mathesona, na podstawie właśnie której powstały trzy te kolejne, o których opowiadałem. Co jest fajnego w tym filmie? No przede wszystkim jest on za darmo. Możecie go sobie zobaczyć na YouTubie i to w dwóch wersjach. Jednej oryginalnej, czarno-białej. Ja też polecam tą kolorową. Ja jestem fanem jednak oglądania filmów w wersjach jak najbardziej zbliżonych do oryginalnych, ale tutaj wydaje mi się, że spokojnie jestem legendą w tej wersji, czyli Ostatni Człowiek na Ziemi, można zobaczyć w wersji kolorowej. Ten film jest niechcianym dzieckiem studia Fox. Początkowo za tą ekranizację prozy Richarda Mathesona miała wziąć się bardziej znana wytwórnia brytyjska Hammer. Były przystawki, żeby właśnie trochę taniej nagrać ten film w Wielkiej Brytanii. Tutaj bardzo ważnym leitmotywem wszystkich tych ekranizacji jest to, że są tutaj przecież spektakularne sceny, gdzie po wirusie nie ma ludzkości i my oczami bohatera widzimy opustoszałe centra wielkich metropolii. Więc tutaj był problem, że Nowy Jork już w latach 60. był miastem, który no, ciężko było wyłączyć z ruchu, żeby nie zapłacić ogromnych pieniędzy. Stąd zastanawiano się, czy nie przenieść tej ekranizacji do Wielkiej Brytanii i dlatego studio Hammer, które znane było z tego, że produkowała głównie horrory, które przeznaczone były na szeroko pojęty rynek anglosaski, zdecydowała się wstępnie, żeby tę tą prozę Richarda Mathesona przenieść na ekran. To się nie udało i ostatecznie stała się to produkcja tania. Właśnie dystrybucją, produkcją zajęła się studio Fox, ale całość przedsięwzięcia wzięli na siebie Włosi, więc możemy zobaczyć prawdziwy, wirusowo, science fiction film neorealistyczny w duchu włoskim. Another day. Odpowiedzialni za tą reżyserię są dwaj włoscy reżyserzy, Ubaldo Ragona i Sidney Salkow. Możemy tutaj zobaczyć przede wszystkim Vincenta Price'a, który próbuje jako ostatni człowiek na ziemi, to nie jest wielki spoiler, bronić się przed hordą wampirów. Jest tu wirus, wszystko na czasie. Ja bardzo lubię ten film i cieszę się, że mogę Wam go polecić. Wielki Vincent Price, wielka proza Richarda Mathesona, no i włoskie plenery, czego chcieć więcej, jeśli chodzi o sytuację, jaką mamy teraz do czynienia. Oglądajcie The Last Man on Earth, czyli Ostatni Człowiek na Ziemi. Polecam, Jacek Rokosz.